Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andet i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu paczki od widza na moim kanale. A dzisiaj przed nami paczka gigant, moi drodzy. Słuchajcie, paczka jest od Rastafari, od Izzy. Także Izo, dziękuję ci bardzo serdecznie. Z tego co wiem, paczka jest paczką urodzinową, bo tak się składa, że akurat dzisiaj w poniedziałek, 6 sierpnia mam urodziny. Także dziękuję wam wszystkim za życzenia, które spływają, spływać będą i za te wszystkie w komentarzach i wszędzie. Także jesteście najlepszymi widzami na świecie, mam najlepszą gwardię na wszechświecie, najsuper i dziękuję. I właśnie z tego co wiem, to paczka od Rastafari jest paczką urodzinową, więc prosiłem, żebym ją odpakował akurat w dniu urodzin, więc tak się właśnie dzisiaj zdarza. I słuchajcie, coś tu chlupcze i coś strzela, także ja się zabieram za odpakowanie. Podobno są bardzo, bardzo fajne gifty, ja nic nie wiem, wszyscy wiedzą wokół, tylko nie ja. Także mam nadzieję, że razem zaraz się dowiemy, co tu jest i że ja będę po prostu w niebo, znaczy ja zawsze jestem w niebo wzięty. Umówmy się, dobra, rozcinam tak po boku. O, poszło szybko. O, dobra. Paczka waży, słuchajcie, ogólnie 6 kilo, także... O je... No, zasrała się bida i płacze. Tak, Maćku. O. Dobra. 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 Znaczy, nie wiem jak jest u was, ale u mnie jest dzisiaj potwornie gorąco. Więc, mam nadzieję, że dotrwamy do końca unboxingu w jednym kawałku. Obiec. Dobra. Słuchajcie, mamy to, o. Ja mam bonusa. Natomiast oczywiście, jak słyszycie, dalej mi kaszel męczy. Chorowanie w wakacje jest przebombione. Zawsze zastanawiałem się, jak to jest być chorym w lipcu albo w sierpniu przy takich upałach, mieć zawalone gardło, kaszel i nos. I już wiem, moi drodzy. Dlatego nie polecam nikomu, jeżeli macie możliwość, to się kurujcie i dbajcie o siebie. Oh my god, tu jest jeszcze kolejny papier. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, o my god, dobra. Mamy wejście do paczki. Pewnie mnie teraz źle słyszycie, bo siedzę bardzo daleko. Dobra. Papier poszedł. I powiem wam szczerze, że nawet ciężko mi tak siedzieć blisko jak zawsze, dlatego że... O Jezu, może się podsunę. Dlatego że paczka jest przeogromna. Ale dobra. Delikatnie, żeby niczego tutaj nie uszkodzić może. Chociaż znacie mój talent, co tutaj paczkę odwiedzę, jak wszystko pociąłem. To jestem ja, dzień dobry. I teraz słuchajcie, jestem ciekawy, na ile ta paczka wyjdzie dzisiaj, bo no jak widzicie, objętość jest dość spora. Czekajcie, zrobimy tak. O nein. Tak, 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 o. O mein Gott, ja już to... O Boże, czekajcie, czekajcie, wy to musicie zobaczyć. O, czekaj. No żeś Iza to pozaklejałaś, no. Czekajcie, czekajcie, o dobra. No i będę kaszlał, tak musicie mi zobaczyć, ale dobra. Mniej więcej to... Nie, jeszcze nie mamy. O, dobra, mniej więcej mamy i tu mamy na początku... przeczytaj... O, tu mamy kopertę na autograf, dzień dobry. Przeczytaj mnie chyba, tu jest napisane. Dobra, więc ja czytam cię. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Trrrt. Uwaga, czytam. Zaczynam. O, gdzie to jest początek? Kochany Maćku, na początku chciałam ci podziękować za to, że jesteś z nami na YouTube. Za całą twoją twórczość, twoją pozytywną energię, cudowne, pełne śmiechu, nie uczucia, tu nie są napisane uczucia. Co tu jest napisane? Czy... Coś! Coś fajnego na pewno. Coś mi się przykleiło do rąk w ogóle. Co tu? Pełne śmiechu... Pełne śmiechu, fajne rzeczy, moi drodzy! Przepraszam, Iza. Poznałam cię jakoś poznałam cię dość niedawno przy serii Minecraft Sky Elements. Było to lekko ponad rok temu. Od razu zakochałam się. Od razu zakochałam się. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie raz, ale nie zakochałaś się. Od razu wiedziałam, że jesteś mega pozytywny, otwarty i chętny do poznawania ludzi, którzy darzą cię sympatią. Piszę dość krótko, bo po co mam się rozpisywać o głupotach? Nieprawda, ja lubię wasze listy czytać. Na koniec chciałam bardzo serdecznie ci podziękować? Nie, pogratulować. Przebija się przez granicę 60 tysięcy na YouTube, 10 tysięcy na Instagramie. Wiem, że dla ciebie to wiele znaczy i mam wielką nadzieję, że każdy...
każdy kolejny chyba sub, czy każdy kliknięty follow będzie się mnożył i mnożył, by twoja gwardia rosła w siłę. Dziękuję, słuchajcie, bardzo, bardzo miłe słowa od Rastafari. Także dziękuję bardzo za list i za tą ogromną paczkę i za, bo naprawdę, i proszę bardzo, jest tu Rastafaria, możecie, słuchajcie, korzystać z czatów też, jeżeli nie kojarzycie z czatów, to zapraszam na live'y, bo na live'ach się dużo dzieje, na Twitcholu i są przejaja, przegeniane, także zapraszam. Dzisiaj będzie live urodzinowy, już mogę wam teraz zdradzić sekret, że będzie live urodzinowy u mnie, zapowiedź się pewnie pojawi i będziemy razem świętować. Także zabierzcie popcorn, jedzenia i picia i będziemy się bawić. Dobra, i z tyłu jest tak. W paczce znajdziesz. Właśnie, ja nie wiem, czy ja nie chcę spoilerować sobie, co znajdę w paczce, słuchajcie. Bo to jest prezent niespodzianka i wiecie co, ja tak bez przygotowania dzisiaj pojedziemy. Także uwaga. Wiecie, co ja zrobię w ogóle? Postawię ten wielki karton tutaj. Chociaż nie wiem, czy on tak się nie postawi się. Nie, on jest za wielki. To czekajcie, będę... Może... Nie no. Nie wiem, jak on to robi, żebyście mnie słyszeli. Dobra, mamy ta... Ciastka z masłem orzechowym w mlecznej czekoladzie. Boże, Rastafaria. Oh my god, zobaczcie, jak to się prezentuje. Dziękuję bardzo serdecznie. Oh my god. Oh my... Uwielbiam takie rzeczy. Ja wiem, że ja potem puchnę i że talia bonka i te sprawy, ale dziękuję. Ojej. Mua. Stój dumnie. Nie wiem, czy będziecie widzieć? Nie, nie będziecie widzieć. Stoi obok. O, już nie stoi, już poleciało. Słuchajcie, mamy tu jeszcze Pringlesy. Ja pie... Słuchajcie, Pringlesów nie jadłem... Nie wiem ile, milion lat świetlnych. Także są i Pringlesy. Także dziękuję bardzo. I pamiętam, jak byłem młodszy i Pringlesy zawsze stały na półkach i one były mega drogie. Nie wiem, jak jest teraz, bo dawno ich nawet w sklepie nie widziałem nigdzie. Także dziękuję, moje Pringlesy. O Jezu, jak Rastafari, jak zadbałaś o mnie, po prostu hit. O nie, co tutaj takie. Dobra. O my... To się telepocze. Znaczy, chlub. Ile tam jest gadżetów? O my... Dobra. Jedziemy, słuchajcie. Co my tu mamy? Rastafaria, dobra. Nie wierzę. Nie wierzę. Iza zawinęła to w matematykę. No po prostu zobaczcie. No przecież to jest hit. Dziękuję. Ale widzę, że jest to Carlo Rossi. O Boże, i Mixed Berries. Dziękuję bardzo. Na ochłodę, słuchajcie, na te dni, które są teraz. Za oknem. Idealne z kostkami lodu. Polecam bardzo serdecznie. Jeżeli oczywiście jesteście pełnoletni, to jak najbardziej wino jest przegenialne i jest słodkie i jest dobre. Ja lubię tylko słodkie wina. Nie lubię wytrawnych albo półwytrawnych, półsłodkich w sensie. Nein. O, i jeszcze w mikrofon zaszurałem. Nieważne. Dziękuję bardzo. I te. O. A to są, wiecie, jak takie te, czekajcie. Jak ja mam to sobie włożyć? Takie, wiesz, wiecie, poduszkowce. Patrzcie, jakie mam muły. Odwala mi. Słuchajcie, kończę 26 lat. Nie wiem, może trzeba trochę spoważnić w końcu, panie Maćku, czy coś. Dobra, słuchajcie, mamy... Naprawdę! Rastafaria, obu... No i mamy komplet. Jezus. Także na live'y nocne, nie wiem, czy wchodzicie na live'y nocne, na nocnych live'ach jest często wino, w sensie było, jak nie byłem chory. Teraz znowu do tego powrócimy, no bo już wiadomo, choroba powoli przechodzi, bo to już się męczę z nią tydzień, więc wrócimy do nocnych live'ów z winkiem, to jest najlepiej, słuchajcie, wtedy są takie odpały, że to jest hit. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, mamy Monster Munche i otworzyłem. Czy wy to widzicie? Same się otworzyły, one po prostu same chciały, żebym ja je skosztował, prawda? No, bardzo dobrze, dziękuję bardzo. O, mamy żeleczki, kwaśne robaczki. Dziękuję bardzo serdecznie. Kocham żelki, mimo że wiecie, cheaty daje są, kocham żelki. Słuchajcie, mamy tu... A co to? Jezu! Słuchajcie, smak mojego dzieciństwa. Zozole musujące cukiereczki. Uwielbiam je. Uwielbiam je na potęgę. Pamiętam, że babcia zawsze mi wydzielała je. Maciek, nie możesz tyle słodyczy! A ja podbierałem. Wiedziałem, gdzie jest skrytka, słuchajcie. Tak, taki byłem wnuczek, że... No. Dziękuję bardzo, serduszko, Rastafaria! Słuchajcie, i teraz tak. Tu mamy coś, co jest zapakowane. Tak, nie wiem, co to jest. Zaraz zobaczymy. Tu mamy... Chyba wino! O Boże. A to jest takie domowe chyba. O my...
i zadaj znać w komentarzu, czy jest to domowe. Ale, no się słuchajcie, obłowiłem. O jak, dziękuję bardzo. Prawdziwe urodziny, także dla każdego starczy. Zapraszam serdecznie do Kurzborka, razem będziemy świętować andecowe 26 urodziny. Jesteście chętni? Chodźcie, 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 będzie fajnie, dziękuję. Rastafari, ja ci dam oczywiście koniecznie znać, co tutaj dobrego się wydarzyło, podziało. Także to. I czekajcie, i tutaj mamy jeszcze to. Dobra, karton możemy odłożyć. I teraz tak, mamy taką rzecz. To jest chyba, nie wiem co to jest. I mamy taką rzecz, więc zaczniemy od tej mniejszej. Oczywiście wszystko jest pięknie i cudownie w folii bąbelkowej. Ja bardzo uwielbiam folię bąbelkową, jak wiecie, z każdego unboxingu. Tu jest Harry Potter! 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 Oh my god, oh my god, oh my god! Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Zaraz ta faria, co to jest? Bożeż, to jest kubek z Harry'ego Pottera! Nie! Ja nie wierzę! Ej, cieszę się jak małe dziecko dzisiaj, bez kitu, ale to są najlepsze urodziny w moim życiu, dziękuję. Dziękuję, mam moją gwardię, mam super gifty od was, od ekipy i od wszystkich, o Boże, dziękuję. Expecto Patronum! Hitcze, nie wierzę, nie, słuchajcie, nie wierzę. Ja pierniczę, Rastafaiza! Słuchajcie. Tak, jest to kubek z Harry'ego Pottera, proszę bardzo. Tutaj mamy, zaraz go wyjmę oczywiście. Tiruriru. I najlepszym hitem jest to, że z tego co już widzę, to to jest kubek, który zmienia kolor pod wpływem temperatury. Więc kiedy jest zimny, to jest czarny napis Harry Potter. Nie wiem, czy tu widzicie, tutaj jest pokazane, czekajcie. O, tu. Jak jest zimny, to jeszcze jest też Patronus z tyłu pokazany na niebiesko. A jak jest czerwony, to Harry Potter robi się takim kolorem tutaj. Nie wiem, czy to widać dobrze. O, i gorący jest też, patrzcie. Ja nie wiernus, dziękuję. Iza, ja aż mnie aż zamurowało. Ja pierdzielę. I jaki on jest pojemny. Nie mogę dawać do zmywarki ani do mikrofalówki. Dobra, to będę pamiętał. Znaczy zmywarki nie mam, mikrofalówkę mam. Patrzcie, Expecto Patronus i on się zmieni w ten, czekajcie, jak on się zmieni? Ten tak, czyli ten Patronus się zmieni w takiego prawdziwego Patronusa tutaj, o, tego co mam na ścianie z tyłu, nie wiem czy to widać, o, tam, widać Patronusa, także takiego mam z Pixelboxa, a Harry Potter się zmieni w taki, tutaj patrzcie, to się zmieni w taki fajny, o, taki ładny, o, ja nie, dziękuję Iza, Boże, ja nie wierzę, ja nie wiem jak się wdzięczyć, dobra, tu mamy coś jeszcze, to sobie zostaw na sam koniec, no i tak się w sumie stało, patrzcie, nieświadomie, telepatycznie razem z Izą się zgadaliśmy. Ja, co to jest? Coś dużego. No klawiatura to nie jest, czekajcie. Klawiatura to nie jest. O ja, i szuram wam po tym. Czekajcie. Oh my god. No i teraz, żebym ja to jeszcze fajnie odpakował, to będzie super. No, wyłaź! O, dobra. Nie wiem, czy ja tak mogę. Dobra, mamy to. Delikatne. Fragile. Dobra, czekajcie. Co to jest? Żarówkę dostałem? Okej. Okay. Patrzcie, to było w takim pudle. No dobra, no to co? Coś z Harry'ego Pottera! Ja chyba wiem. Ja nie... Rastafari, co żartujesz ze mnie? Uwaga, czekajcie, patrzcie. Nie, to się ściąga. Nie, to się nie ściąga. Dostałem różdżkę. Dostałem różdżkę! Ja nie wierzę. Ja pierkur! Ja nie wierzę! O, my god! No machnij! Czajcie to! Różdżka z Harry'ego Pottera! Ja pier kur! O, my... Rastafaria, ja nie wiem... Dziękuję! I ona jest tak pięknie zapakowana! O, my... Patrzcie, te pudełko takie... Z takim szalem jakby... Znaczy, szal... No wiecie o co chodzi. Zobaczcie! Normalnie jakbyśmy byli u Ollivandera teraz. Ja nie wierzę. Rastafaria, dziękuję ci strasznie, ale to po prostu przeogromnie, bo
Oh my god. Dziękuję. Słuchajcie, to są najlepsze urodziny ever. Naprawdę, rok temu było cudownie i genialnie, bo dostałem też od was masę prezentów. I w tym roku dostałem różdżkę, kubek, milion życzeń, wina, insta... Dziękuję, słuchajcie, moi drodzy, mam nadzieję. Tak już, to będzie taka, słuchajcie, refleksja kończąca paczkę od widza. Nie mogę się skupić, bo się aż się rozstroiłem. Mam nadzieję, że na moim kanale, bo w sumie mamy dzisiaj 6 sierpnia, ja mam kanał od 18 sierpnia, 2 lata temu, założony. Mam nadzieję, że przez te 2 lata mojej pracy na YouTubie, mojego działania, bawiliście się świetnie i że nigdy nie zrobiłem niczego, co mogłoby was zezłościć, poirytować, tylko zawsze dostarczałem wam frajdę, pocieszałem was w ciężkich chwilach, w trudnych chwilach i mam nadzieję, że moje filmy, moje vlogi, moje jakieś debilne live'y czasem poprawiają wam humor i że zostaniecie na dłużej i że zostaniecie na zawsze i że będziemy razem robić gwardię. No teraz to naprawdę mam gwardię, jak była gwardia Dumbledora, tak teraz jest gwardia Andeca prawdziwa. Zobaczcie, jest różdżka, która jest przepiękna i po prostu... Rastafaria, wariatko ty moja, kochana, dziękuję ci bardzo, bo ja... No, odjęło mi mowę, naprawdę. Moi drodzy, dziękuję, że zobaczyliście, mam nadzieję, do końca te wideo, ten film. No i co? Dzisiaj spodziewajcie się live'a urodzinowego. Ja nie mogę mówić, słuchajcie, zatkało mnie. Lowki, kiski i besoski dla was, kochani moi. Ja mam nadzieję, że wam się unboxing podobał, bo mnie się podobał strasznie. Te wszystkie wina, słodycze, chipsy, ale kubek i różdżka wygrało wszystko po prostu. Sakra, dziękuję. Lowki, kiski, besoski dla was. Zapraszam też na mojego Instagrama, bo tam pewnie też jakaś relacja się pojawi. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Że się słyszymy na kolejnych wideo. No i co? Lowki, kiski, besoski, ja was buziakuję bardzo serdecznie. I do następnego, także trzymajcie się, cześć i papa. A jeżeli ktoś ma ochotę mi coś wysłać, na dole w opisie jest adres, na jaki trzeba wysłać paczuszki. Także dziękuję, trzymajcie się, cześć i do następnego. Idę czarować, tak! Pa!